Grupa mieszkańców Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha chce zmienić nazwę Góry Chełmiec. Padła propozycja, by najbardziej charakterystyczny w okolicy szczyt nazwać imieniem świętego Jana Pawła II. Informację, że taki wniosek faktycznie się pojawił, potwierdza przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju. Wniosek taki wpłynął do Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju faktycznie. Wniosek został skierowany przez mieszkańców Szczawna-Zdroju, ale też mieszkańców Wałbrzycha i parafian parafii na Konradowie. Wniosek ten zgodnie z procedurą został skierowany na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Wszystkie wnioski od mieszkańców, petycje czy skargi na taką komisję trafiają i są rozpatrywane przez radnych Rady Miejskiej. Komisja może teraz wniosek odrzucić, przyjąć do dalszego procedowania na sesji lub skierować do konsultacji społecznych. Takie konsultacje zazwyczaj przebiegają na podstawie spotkań, natomiast teraz mamy pandemię i wszelkie spotkania są ograniczane do minimum, więc najczęściej w takich przypadkach urząd korzysta z możliwości cyfrowej, zdalnej konsultowania przez internet, czyli zgłaszania przez mieszkańców propozycji innych nazw, bądź wypowiedzenia się, czy ta nazwa jest słuszna, czy niesłuszna. Przewodniczący Rady nie chciał komentować samego pomysłu ani zdradzać, czy opowie się za nim, czy przeciwko. Pomysłodawcy w swoim wniosku zwracają uwagę, że na górze znajduje się obecnie jeden z najwyższych milenijnych krzyży w Polsce, a nadanie nowego imienia to idealna forma uczczenia setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Góra w przyszłości miałaby stać się celem licznych pielgrzymek. Co sądzicie o tym pomyśle? Czy warto przemianować jeden z symboli regionu, a może należałoby znaleźć inną formę upamiętnienia Jana Pawła II? Czekamy na Wasze komentarze.